Witam wszystkich serdecznie na kanale Autoimport Nieporęt. Lecimy z prezentacją Mercedesa E-klasy w wersji All Terrain. Tak się właśnie prezentuje E-klasa podwyższona w wersji terenowej, czyli All Terrain. Pierwszy raz w historii tak naprawdę Mercedes skonstruował taki samochód. Bardzo długo kazał na siebie czekać, żeby właśnie pokazać E-klasę w wersji podwyższonej. Jest to bezpośredni konkurent Audi A6 Allroad i oczywiście Volvo V90 Cross Country. Jeżeli chodzi o zawieszenie, mamy tutaj tak samo zawieszenie rozwiązane jak w A6 Allroad, czyli pełna pneumatyka. Tutaj nasz egzemplarz to jest 2017 rok, czyli pierwszy wypust tego modelu. Modelowo ten samochód jest sprzedawany w Szwecji, był jako 2018. Oczywiście wersja Avantgarde. Tutaj dosyć ciekawie skonfigurowany samochód, aczkolwiek no nie jest to najbogatsza wersja. Pamiętajcie, że Mercedes, podobnie jak Audi, czyli marki premium, no wyposażenie, które możecie doposażyć taki samochód, jest naprawdę bardzo, bardzo rozległe i bardzo długie. Jest to duże kombi podwyższone, tutaj 17 cm prześwitu, no w stosunku na przykład do Volvo, no to niestety Mercedes przegrywa i zaznaczam, że tutaj te 17 cm prześwitu niecałe, dokładnie tam 16 z groszem mamy w momencie, kiedy ten samochód podniesiemy na pneumatyce maksymalnie do góry. Ja postaram się to nagrać, zobaczymy jaka będzie generalnie różnica. Volvo ma 21 cm, także tutaj Volvo jak najbardziej, jeżeli chodzi o kwestie użytkowe, wygrywa. Jeżeli chodzi o kwestie komfortowe, mam porównanie do dwóch tych samochodów, no to Mercedes naprawdę tutaj, no jak to Mercedes, tak? Czyli jest bardzo dobrze wyciszony, bardzo dobrze wygłuszony, no i komfort podróżowania tym samochodem jest naprawdę na najwyższym poziomie. Mamy tu bazowy silnik, oznaczenie E220 diesel, dwulitrowy diesel o mocy 194 koni, skrzynia 9 G-tronic, czyli automat 9-biegowy, klasyczny. No i tutaj skrzynia naprawdę, no tutaj Mercedes pokazał klasę, no 9 biegów w 2017 roku, to musiało robić wrażenie. Auto jest w kolorze białym, na bardzo ładnej 19-calowej feldze, ogólnie 19 cali w tym modelu to jest chyba rozmiar najmniejszy, o ile się nie mylę, potem macie tylko większe felgi. Czy samochód mi się podoba z zewnątrz? Może się ten samochód podobać. Oczywiście jest to wersja ta All Terrain, czyli macie podwyższony, macie obudowany samochód plastikiem z zewnątrz i od spodu. Samochód jest zabezpieczony, dodatkowo wiecie, żeby wjechać sobie w jakiś tam lekki teren. Ogólnie bardzo auto uniwersalne. Lepiej się kombiakami jeździ niż SUVami. Takie są opinie ogólnie, że takimi autami po prostu lepiej podróżujecie w trasie. Bardzo ekonomiczny samochód, bo tutaj średnie spalanie Was zadziwi. Jest poniżej 6 litrów na 100 km. Podejrzewam, że tutaj głównym wyznacznikiem tej ekonomiczności jest właśnie skrzynia 9-biegowa. No, pewnie da się zejść poniżej jeszcze tych 5,8, bo tu jest dokładnie spalanie 5,8 z dosyć długiej takiej, wiecie, użytkowania, z długiego interwału, ale to wszystko zależy, gdzie będziecie ten samochód użytkować. Co konkretnie o tym egzemplarzu? 17 rok, 94 tysiące kilometrów przebiegu, samochód w 100% bezwypadkowy. Zaczynamy pokazanie auta w środku od bagażnika. Niestety popsuł mi się mikrofon, znaczy popsuł, rozładował, więc będzie troszeczkę gorsza jakość
dźwięku. Tak jak widzicie, bagażnik bardzo duży, 640 litrów. Nie wiem, czy nie największy w swojej klasie. Naprawdę tutaj E-klasa jest w czołówce, jeżeli chodzi o ten wymiar. Bardzo ładnie wykonany jest ten bagażnik, z dobrych materiałów, w dotyku przynajmniej. Tutaj też taka dywanik, ale też te dywany, te boczki, to wszystko zobaczcie, nawet nie nosi tutaj żadnych śladów użytkowania. Tutaj też ten plasticzek, nie, to takie nawet aluminium jest, nie plasticzek. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj pod podłogą. Pod podłogą widzę, że mamy dodatkowy zestaw dywaników. Mamy, słuchajcie, kabel do podłączenia do prądu. Auto ma podgrzewaną miskę olejową lub płyn chłodniczy. Mamy tutaj, widzę, drugi zestaw. Nie, tutaj są śruby pewnie oryginalne, bo są śruby tak zwane złodziejki. Oryginalna, zobaczcie, siatka. Tutaj jakieś, tak, to jest zestaw, zobaczcie, śrub złodziejek do Mercedesa. No i to wszystko generalnie od nas klient otrzymuje. Samochód dzisiaj był na serwisie olejowym. Zalany jest olej oryginalny mercedesowski. Zobaczcie, jak wygląda oryginalny olej Mercedesa. I ważna jest tutaj ta specyfikacja MB22952. To jest najwyższa specyfikacja stosowana do dieslów, 5W30. Także taki olej tutaj mój znajomy Rafał, który generalnie pracował kiedyś w ASO w Mercedesie, wykonał serwis w tym samochodzie. Fajną rzeczą, zobaczcie, jest roleta, która się sama unosi, sama opuszcza. Bardzo ciekawa sprawa, bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli chodzi o hak holowniczy, jest tutaj w nietypowym miejscu, zobaczcie, przycisk do zwalniania generalnie blokady tego haka. No i klapa oczywiście elektrycznie zamykana. Bardzo fajnie wszystko to działa. No i przechodzimy, słuchajcie, do wnętrza, bo już się robi bardzo ciemno, a za chwilkę przyjeżdżają klienci, a chcę mieć nagrany filmik tego auta jednak. No i wnętrze w tym samochodzie moim zdaniem jest bardzo ciekawym wnętrzem, takim nowoczesnym jak na Mercedesa. Mercedes zawsze dla mnie był marką taką stonowaną, a tutaj sobie naprawdę pozwolił zaszaleć. Ja nie mówię o modelach, wiecie, CLA, czy A-klasy na przykład, czy B-klasy, no bo to są zupełnie inne auta, ale tutaj no czuć premium w tym samochodzie i to wszystko jest naprawdę z bardzo dobrych materiałów wykonane. Wszystko super spasowane, jeździłem tym samochodem, nic nie trzeszczy, nic, że tak powiem, nie lata. Mamy nagłośnienie wyższe Burmastera, bardzo dobrze gra to nagłośnienie, ma taką głębię. Ten dźwięk jest bardzo czysty. Wersja, jak widzicie, z panoramicznym dachem. Nie ma niestety czterostrofowego klimatronika, nie ma grzanej tylnej kanapy. Tutaj macie rozwiązanie w Mercedesie, tak, nawiewy na tył. W dotyku skóra naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. To nie jest taka, wiecie, ekoskóra jak w samochodach, jak W212 na przykład. 212 moim zdaniem tak nie do końca ten model był udany w Mercedesie. Tutaj widać, że jest powrót do bardzo wysokiej jakości. Przepraszam, że dźwięk jest troszeczkę gorszy, no ale tak jak już mówiłem, mikrofon siadł i 16 minut nagrania poszło, że tak powiem, w powietrze. Tak wygląda boczek kierowcy. Bardzo dobre generalnie wykonanie. Tak jak już mówiłem, tutaj mamy takich chromy, to jest wersja Avantgarde i te chromy są w takiej wersji. Oczywiście jeszcze jest opcja z drewnem wysokiej klasy. Wszystko jest miękkie w dotyku, dosyć dobre. Tutaj generalnie troszeczkę to wygląda twardo. Fotel elektryczny, regulowany, zobaczcie, we wszystkim, nawet zagłówek możecie sobie regulować elektrycznie. Mamy wysuwanie tutaj dołu, zobaczcie, też regulowane elektrycznie. Tak jest to rozwiązane, nie tak jak w Audi, że jest zielone. Ogólnie w pełni elektryczny fotel, grzany fotel, niestety bez funkcji masażu i bez wentylacji. Mamy tutaj też regulację fotela pasażera. Fotel pasażera też jest z pamięcią i też jest, słuchajcie, też jest właśnie w pełni regulowany elektrycznie, także to też jest dodatkowe wyposażenie. Fotele bardzo wygodne i fajny generalnie jest wzór tej tapicerki. Mi się to podoba, nie ma żadnych śladów zużycia w tym samochodzie, 94 tysiące kilometrów, jeżeli chodzi o fotele. Jeżeli chodzi o kierownicę, bardzo fajnie się trzyma tą kierownicę w dłoni. Wiecie dlaczego? Bo jest pianka pod spodem, ona jest mięciutka, ta kierownica, i bardzo dobrze leży. Mamy tutaj ciekawe rozwiązanie, tak zwane touchpady. W jednym i w drugim, zobaczcie, to nie są przyciski, tylko normalnie przesuwacie sobie palce. Zresztą zaraz pokażę, odpalę, jak to działa. Zresztą może odpalimy samochód i odpalimy cały ten system dowodzenia w tym samochodzie. Zobaczcie, jaki tu jest przeogromny ekran. I ten ekran się ciągnie tutaj od lewej strony do prawej. To jest taki wielki iPad normalnie, nie wiem, wielki tablet, on nie iPad. Wielki tablet, który właśnie tutaj pokazuje Wam wszystkie, tak naprawdę całe centrum dowodzenia. O co chodzi z tymi touchpadami, zobaczcie. Wszystko sobie tutaj dotykamy, regulujemy. Tu naprawdę trzeba się tego nauczyć. Ja ten samochód mam pierwszy raz i musiałem, tych funkcji w tym samochodzie jest naprawdę tyle. Zobaczcie, przesuniemy sobie, nawet tutaj możemy tarczkę zmieniać, nawigację. Także jest tego naprawdę od groma.
Generalnie nie wiem, czy można zmieniać tutaj jeszcze rodzaj zegarów. Pokażę Wam spalanie. Spalanie z 24 tysięcy km 5,9, także to jest naprawdę bardzo dobre spalanie jak na taki duży samochód. Średnie z ostatniej mojej podróży to 7,9, no ale wiadomo, jechałem tutaj na krótkim odcinku, więc takie spalanie może być. To jest miarodajne spalanie, 24 tysiące km, zobaczcie, 500 godzin ktoś poświęcił, żeby 24 tysiące km przejechać. Także tak to wygląda. Cały ten system naprawdę trzeba się nauczyć. Co jest takiego dziwnego i ciężkiego do nauki dla osób, które pierwszy raz mają do czynienia z Mercedesem, to na pewno sposób sterowania skrzynią biegów. I tutaj macie, zobaczcie, łopatkę taką jak od, nie wiem, w innych samochodach, od zmiany wycieraczek, tak, prędkości, nie wiem, od kierunkowskazów, tego typu, no manetka po prostu, to tutaj w tej manetce jest zrobiona skrzynia biegów. Tutaj nie ma nigdzie, że tak powiem, tej skrzyni biegów, tego lewarka, tylko to jest właśnie w Mercedesie przełożone na tą prawą manetkę. Z lewej strony w tej manetce mamy wszystko, czyli mamy sterowanie wycieraczkami, mamy kierunkowskazy, spryskiwacze wycieraczek, także to wszystko, spryskiwacze szyby, że wszystko jest przełożone do tej manetki i to już bardzo długo Mercedes generalnie stosuje. Jak ktoś jeździł Mercedesami, to dla niego to nie jest nic nowego. Jak ktoś nie jeździł, no to musi chwilę poświęcić, żeby się z tym zaznajomić. Mamy elektrycznie regulowaną kierownicę i mamy tempomat. Niestety tempomat nie jest, słuchajcie, aktywny, nad czym głęboko ubolewam. Zobaczcie, jakie tutaj jest podświetlenie. To jest podświetlenie ambiente, bardzo takie mocne, niebieskie podświetlenie. Widać to szczególnie w nocy i powiem Wam szczerze, że to jest odważne, że tak powiem, wybór tutaj Mercedesa. Dosyć nowocześnie to wygląda, myślę, że może wielu osobom się podobać. Przejdźmy do tego ekranu głównego. O, jeszcze tu podotykam. No, fajnie to wszystko jest, naprawdę mięciutkie w dotyku, bardzo dobrze spasowane. Nic tu nie trzeszczy. Jedyne zastrzeżenia, no to do Black Piano. Wyjmujemy sobie kluczyki, bo Black Piano, zobaczcie, tego jest tutaj naprawdę dużo i to już jest delikatnie porysowane. Już trzeba to do autodetailera oddawać. Jeżeli chodzi o zegarek, super to wygląda, bardzo fajny zabieg w takim samochodzie. Buduje to klasę w tym aucie. Tak samo zobaczcie przycisk odpalania. No nie jest taki typowy, jest po prostu ładny. Mi się to generalnie podoba. Co mamy tutaj, słuchajcie, z jakichś takich bajerów, szmerów? Mamy, słuchajcie, pełne tryby zawieszenia, pełne tryby jazdy, czyli mamy wersję all terrain, zobaczcie, wtedy nam się auto podnosi do góry i wtedy osiąga te 17 cm. Można jechać z takim podniesieniem maksymalnie do 35 km na godzinę. Mamy tryb eco, mamy tryb komfort i tu macie zaznaczone co. W komforcie pracuje zawieszenie, pracuje silnik, układ kierowniczy i ESP. Mamy tryb sport, wtedy wszystko jest w sporcie i mamy indywidual, możecie sami sobie poustawiać, na przykład zawieszenie w sporcie, a reszta w komforcie. Na pewno się utwardza układ kierowniczy, mamy elektryczne wspomaganie, na pewno się utwardza zawieszenie, bo jest pełna pneumatyka. No i też inaczej pracuje skrzynia biegów, która w tym samochodzie, przypominam, jest 9-biegowa, czyli jest to coś naprawdę fajnego i powiem Wam szczerze, że nie działa tak jak e-tronic w Audi, że po prostu cały czas ma jak najwyższe biegi, tylko ten 8-9 bieg dopiero zapina powyżej 120 bodajże km na godzinę, także też nie jest tak, że dąży tak jak e-tronic ciągle do najwyższego biegu, przez co są bardzo niskie obroty w tych samochodach, przez co też no, ta ekologia wszechobecna się generalnie w tych samochodach psuje. Łopatki zmiany biegów standardowo plastikowe, tak samo w Audi, także tutaj się nie ma co czepiać. Kierownica ogólnie bardzo fajna, uważam, że fajniejsza na przykład niż Volvo, w dotyku jest dużo przyjemniejsza. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy, słuchajcie, kamery 360 w tym samochodzie i to jest naprawdę tutaj super rozbudowane, dużo lepiej przykładowo niż Volvo. Czekajcie, bo ja dotykam, a tutaj nie jest dotykowe, tylko właśnie wszystko sobie robicie takim, zobaczcie, takim touchpadem, wszystko tutaj dotykacie i zobaczcie, jak te kamery działają. Kamery z przodu, możecie mieć taki widok, czyli mamy kamerę 360 tutaj po lewej stronie, tutaj kamery z przodu, tutaj macie same kamery z przodu, ładnie tutaj połączone na tym dużym ekranie, no wygląda to fenomenalnie. W tej opcji all terrain też te kamery działają do 30 na godzinę, także to też możecie, jeżdżąc gdzieś tam po lesie, sobie zobaczyć z bliska generalnie pewne rzeczy. Tutaj kamery 360 na zbliżeniu, tutaj kamera z tyłu, kamera z tyłu kolejna z 360 i hak. No coś naprawdę fajnego, bardzo dobrze jest to rozwiązane, bardzo dobra jakość i mi się osobiście to podoba. No moim zdaniem lepsze są te kamery w Mercedesie niż na przykład w Volvo, jeżeli będę tutaj obiektywny. Jeżeli chodzi o nagłośnienie, no to w Volvo jest lepsze nagłośnienie, to najwyższe, czyli Bowers. Tutaj Boom Master gra bardzo dobrze, no ale nie gra tak przestrzennie jak Bowers w Volvo.
Ogólnie deska tutaj rozdzielcza to wszystko naprawdę może się podobać i na pewno będą zwolennicy tego całego tutaj, wiecie, wykończenia, bo naprawdę wygląda to dobrze. Słuchajcie, przechodzimy pod maskę, bo jest coraz później. Jest tyle rzeczy generalnie w tym samochodzie, które mógłbym Wam opowiadać i tyle opcji w tym samochodzie generalnie jest. Zresztą Wam tutaj przejdę, pokażę. Tak tutaj wygląda generalnie, zobaczcie, radio, nośniki, telefon, connect, pojazd, system. Wejdziemy sobie w pojazd, jakaś asysta, zużycie, ustawienia oświetlenia możecie sobie zmienić, ustawienia pojazdu. No jest tego naprawdę od groma tych ukrytych funkcji w tym samochodzie. Podejrzewam, że jest tyle, że ja połowy jeszcze nie odkryłem. Dobra, przechodzimy pod maskę. Maska oczywiście na siłownikach, zbliżę się do mikrofonu, żeby lepiej było mnie słychać, bo teraz telefon zbiera, że tak powiem, zewsząd. Nic tutaj, zobaczcie, w neuralgiczne punkty, nic nie było w tym samochodzie odkręcane. Samochód jest na pewno w 100% bezwypadkowy i bezszkodowy. Żadna tutaj szkoda na tym samochodzie nie została zgłoszona. Tak wygląda czterocylindrowy silnik dwulitrowy o oznaczeniu E220. Może mylić, bo kiedyś oznaczenie wskazywałoby, że to jest 2.2. Diesel to jest 2 litry, 4 cylindry. Nowa konstrukcja, 194 konie. Ogólnie do tej pory nie ma jakichś większych wad i nie zgłaszają klienci jakichś, wiecie, nie wiem, fake, jakichś takich rzeczy, które się po prostu nadmiernie psują. Wszystko łatwo dostępne. Dzisiaj nawet z mechanikiem na ten temat rozmawialiśmy. Zobaczcie, filtr cząstek stałych, tutaj turbosprężarka, jedna turbosprężarka, nie ma tutaj podwójnych turbosprężarek, nie ma kompresora. Także jest to dosyć takie jak na dzisiejsze czasy jeszcze fajne rozwiązanie. Samochód nieczyszczony, tutaj jakoś niepielęgnowany pod maską. Dzisiaj był na serwisie, jest świeżo po serwisie. Wymieniony komplet filtrów, łącznie z filtrem paliwa. Ile kosztował filtr paliwa, zaraz Wam powiem, bo jest to dla mnie jakieś nieporozumienie, żeby tyle kosztował filtr paliwa. Wymieniony filtr oleju, filtr powietrza, który się mieści tutaj pod komputerem. Filtr kabiny wymieniony na węglowy i właśnie filtr paliwa i olej. Olej zalany oryginalny, mercedesowski, widzieliście z tyłu bańkę. Zamykam maskę, zobaczcie jaki dźwięk. No to jest właśnie klasa wyższa, klasa premium i tym się różnią samochody właśnie premium od na przykład samochodów japońskich. Nie mówię tutaj o Lexusie, tylko mówię o zwykłych samochodach japońskich jak Toyota czy Honda. Słuchajcie, przechodzimy do dokumentacji. Może ją wyjmę, bo ona jest akurat dosyć krótka. Jest oczywiście tutaj cała instrukcja obsługi. Książki serwisowej Mercedes nie posiada. Jest książka serwisowa cyfrowa. Tutaj co my robiliśmy przy samochodzie? Ustawialiśmy zbieżność w aucie. Tutaj mamy rachunek za wymianę filtrów i oleju. 2000 zł wyszło, 1500 same części, filtr paliwa, słuchajcie, oryginał, gdybyśmy chcieli tu zamontować, jest zamontowany mana, oryginał 700 zł, także dla mnie za filtr paliwa, który jest papierowy, to jest po prostu jakieś nieporozumienie i tu Mercedes niech się uderzy w pierś, bo no jest to jakaś, no coś niepojętego. Jeżeli chodzi o przegląd techniczny, z lutego mamy tutaj przebieg 86 490 km i mamy jeszcze jakiś tam jeden przegląd techniczny, słuchajcie, z 19 roku, gdzie auto miało, słuchajcie, 14 000 km, także ono naprawdę sporo pokonało. Mamy tuż też, ile samochód kosztował i jak go kupowaliśmy, 379,5 tysiąca koron. Jak ktoś jest zainteresowany, bo zawsze pytacie o ceny, no to macie cenę podaną, możecie sobie przeliczyć, do tego należy doliczyć opłaty, transport i naszą prowizję. Tak wyglądają kluczyki, też czarne piano, delikatnie już powycierane, niestety. To jest taki minus tego materiału. Schowamy sobie to wszystko, za chwilkę przyjeżdża klient. I zobaczcie, to też jest bardzo miękkie w dotyku. Naprawdę wykonanie zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie, słuchajcie, tego samochodu. I gorąco Wam go polecam. Jeżeli nie wiecie, czy kupić A6 Allroada, czy kupić właśnie Mercedesa E-klasy Allterraina, no to macie ciężki orzech do zgryźnienia, bo Mercedes naprawdę tutaj nie odstaje i jest wykonany bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o porównanie do V90 Cross Country, to tak to nazwę, że Volvo po prostu nie odstaje, czyli jest marką premium i nie odstaje kompletnie od tych samochodów, które tutaj prezentuję. Jaki jest minus Mercedesa i Audi? Na pewno koszty utrzymania są dużo wyższe niż Volvo, ze względu nawet na to, że i Audi, i Mercedes ma w pełni pneumatyczne zawieszenie. Wiecie, pneumatyka się ogólnie nie psuje jakoś mocno, ale jeżeli te samochody będą miały już po 200, 200 parę tysięcy, będą już, wiecie, leciwe, czyli będą miały, nie wiem, 10-15 lat, to uważam, że te samochody będą dosyć drogie w naprawach i to będzie na pewno przemawiało za Volvo. No pytanie, czy Volvo po prostu też nie będzie miało problemów jakichś na przykład z silnikami, tak? Tutaj generalnie te silniki są chwalone za ekonomikę, za prostotę, no bo jedna turbosprężarka w 17 roku przy 194 koniach, no to jest to coś fajnego, że nie ma tutaj, wiecie, też takich
nie wiadomo jakich udziwnień. Ogólnie dla kogo jest ten samochód? No słuchajcie, all terrain jest dla ludzi, którzy szukają czegoś bardziej komfortowego niż SUV, który ma dużo więcej miejsca, bo nie zapominajcie, że tutaj jest 640 litrów bagażnika. Jest to samochód na pewno bardziej komfortowy, dużo większy, no bo jest to po prostu kombi. Możecie go podnieść do 17 cm, czyli będziecie mieli taki prześwit jak w SUV-ie. Macie napęd 4x4, akurat all-terrainy E-klasy są wszystkie z napędem 4x4, więc i tutaj 4MATIC jest naprawdę dobrym napędem, tak, i ogólnie polecanym. Więc macie naprawdę samochód taki wielozadaniowy, czyli to co kochają Szwedzi. Jeżeli w ogóle szukacie właśnie Mercedesa E-klasy All Terrain W213, zapraszam do kontaktu, bo w Szwecji tych samochodów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ze względu na to, że to są właśnie ulubiony rodzaj samochodów Szwedów, czyli podwyższone kombi, mega praktyczne, z najlepiej z hakiem, ten samochód ma hak, z napędem 4x4 i oni nic więcej od szczęścia nie potrzebują. Mają ciężki czasami dojazd do, nie wiem, do swoich posesji, właśnie są często, znaczy dłuższą część roku jest zima u nich, więc te samochody się świetnie sprawdzają. Nie powiedziałem, jakie mamy opony w tym samochodzie. Opony mamy Continentale Premium z Premium 6, słuchajcie, z 2021 roku, 19-calowe, i te opony były zmieniane na pewno, no bo auto jest z 2017 roku, także też fajnie, no bo bieżnikowo myślę, że spokojnie jeszcze na 2-3 sezony tutaj nowemu właścicielowi wystarczy. Dobra, słuchajcie, jedziemy na stację kontroli pojazdów. Na pewno wszystkich informacji na temat tego samochodu nie przekazałem. Postaram się zrobić film, słuchajcie, z porównania z Volvo V90 Cross Country. Właśnie połączę sobie ten film z jakimś filmem swoim z właśnie V90 Cross Country, bo uważam, że warto porównywać te samochody, a jeżeli miałem do czynienia z obydwoma tymi autami jeździłem, to warto się z Wami podzielić właśnie moimi spostrzeżeniami na ten temat i tam będzie więcej rzeczy, które chciałbym też w takich filmach załączać. To jest stricte prezentacja samochodu sprowadzonego na indywidualne zamówienie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany współpracą ze mną, to zapraszam do kontaktu. Macie podany telefon na naszej stronie. Na naszej stronie macie kalkulator, gdzie możecie sobie wyliczyć, ile Was wyjdzie finalnie Wasz samochód. Także wbijajcie na www.autoimportnieporent.pl i zobaczycie, jak łatwo można z nami sprowadzić Wasz wymarzony samochód. Dobra, lecimy na stację, pokażę Wam all-terraina od spodu. Jest dosyć fajnie zrobiony, bo jest to samochód, wiecie, obudowany plastikiem z zewnątrz, ale od spodu też jest bardziej zabezpieczony ten samochód, więc jego podwozie, no jak zobaczycie na stacji zresztą, to zobaczycie, że jest to naprawdę mocno zabezpieczony samochód przed właśnie jakimiś skutkami, wiecie, terenowymi. Zobaczymy Mercedesa od spodu. Jestem ciekaw, jak Mercedes tutaj zabezpieczył podwozie tego auta. Jest to wersja all terrain, więc tak jak widzicie, jest bardzo mocno osłonięta tutaj od kamieni całymi takimi, zobaczcie, plastikowymi osłonami. Wydech końcowy, zobaczcie, z tyłu mamy imitację, że mamy dwa wydechy. Tutaj mamy podwójny wydech, z tej strony wydechu brak. Hak holowniczy tutaj dobrze widać, pokażę Wam od spodu. O, elegancko, dosyć brudne to podwozie. Pneumatyka, tutaj mamy pełną pneumatykę przód i tył. Most, zobaczcie, suchy wał, wydech konkretny. Dużo osłon termicznych i bardzo dużo tych osłon plastikowych, także jak ktoś by chciał robić zabezpieczenie, to trzeba to wszystko ściągać. Ale generalnie wygląda to naprawdę nieźle. Że Wam pokażę, tak. Zobaczcie, ile tu jest osłon. Wszystko na oryginalnych śrubkach, zatrzaskach, jak i za spinkach. No, za wiele tutaj nie zobaczymy, także lecimy na podsumowanie na plac. Nagrać podsumowanie bez mikrofonu, także będzie troszeczkę gorzej słychać. Tak się prezentuje właśnie, słuchajcie, Mercedes E-klasa W213 All Terrain, który właśnie się za mną czai. Jest to samochód na wskroś praktyczny. Premium, prestiżowy uważam, czyli robi wrażenie, bo jest to jednak Mercedes, a pamiętajcie, że bez gwiazdy nie ma jazdy, jest takie powiedzenie i coś z czymś to powiedzenie naprawdę ma sens, bo samochód jest bardzo dobrze wykonanym autem na wysokim poziomie. E220, dwulitrowy dieselek, 194 konie, 2017 rok, także samochód naprawdę tutaj z dosyć niskim przebiegiem, 94 tysiące km, to naprawdę nie jest wysoki przebieg. Także tak się ten samochód prezentuje. Jeżeli jesteś zainteresowany takim samochodem, bo już prezentację zobaczyłeś, nie będę się powtarzał, to zapraszam do kontaktu telefonicznego. Zapraszam wszystkich na Blocket. Szukajcie aut w Szwecji, bo te samochody wychodzą naprawdę bardzo korzystnie cenowo. Tutaj cena podana, jeżeli ktoś chce, to sobie przewincie.
do momentu, kiedy pokazuję dokumentację tego samochodu. Naprawdę te auta wychodzą korzystnie. Przede wszystkim kupujecie auto bezwypadkowe, z potwierdzonym przebiegiem, a to się chyba przy takich samochodach najbardziej liczy. Nie jest to samochód, wiecie, po jakimś dzwonie i tak dalej, i tak dalej. Auto sprowadzone na indywidualne zamówienie. Jeżeli też chcesz takie auto sprowadzić, to zapraszam do kontaktu, zapraszam na naszą stronę. Tam macie kalkulator, generalnie całe instrukcje, jak taki samochód z nami sprowadzić. Ja się żegnam. Dzisiaj nagrywam już drugi raz tą prezentację. Poprzednia prezentacja niestety jest do wyrzucenia, bo padł mikrofon, rozładowała się bateria i nie ma po prostu głosu. Ja nie będę tego głosu dogrywał, więc nagrywam bez mikrofonu, dlatego może być troszeczkę gorsza jakość. Trzymajcie się, na razie, widzimy się w kolejnych prezentacjach. Pozdrawiam.